Jest z nami Małgorzata Hołub, która przed chwilą wystartowała na Copernicus Cup. Wielu zawodników lubi tutaj startować. Jak oceniasz tutejszą atmosferę, tutejszą nawierzchnię? Atmosfera jest po prostu nieziemska, jest bardzo dużo kibiców. Oni dodają skrzydeł, naprawdę biega się tutaj super. No niestety ja z wyniku nie do końca jestem zadowolona, ale był to po prostu mój błąd taktyczny. Także mogę mieć pretensje tylko do siebie, ale kibice są naprawdę tutaj najlepsi. Już za 3 tygodnie halowe Mistrzostwa Europy w Serbii. Jak uważasz, czy macie szansę na medal w tych zawodach? Powiem tak, halowe Mistrzostwa Europy są bardzo, bardzo trudnym sprawdzianem i trudnymi mistrzostwami z tego względu, że większość sztafet biega na tym samym poziomie i naprawdę każda seta sekundy, każdy minimalny błąd może kosztować medal. Tak było właśnie 2 lata temu w Pradze, kiedy tak naprawdę 4 zmiany biegały wszyscy tak naprawdę razem. Wszystkie sztafety, czyli 6 krajów biegało razem i walka była do naprawdę ostatniego centymetra. Także żeby mieć medal, każda musi dać z siebie nie 100, nie 110, a naprawdę 200%. Czy planujesz w tym sezonie jeszcze jakieś starty halowe? Oprócz Mistrzostw Europy oczywiście. Na pewno będą to Mistrzostwa Polski. Czy będzie start przed Mistrzostwami Polski? Jeszcze się zastanawiam. No tak. Mam pytanie jeszcze odnośnie, czy rok 2017 jest dla Ciebie rokiem wyjątkowym i czy specjalnie się nastawiasz na Mistrzostwa Świata w Londynie, na stadionie, gdzie były Igrzyska Olimpijskie 5 lat temu? No nie mogę powiedzieć, bo bardziej nastawiałam się na tamten sezon ze względu, że był to sezon Igrzysk Olimpijskich, ale na pewno w tych treningach dałam z siebie wszystko i mam nadzieję, że w sztafecie pokażemy, że jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo mocne. Ale mam nadzieję, że wytrwasz do Tokio i tego, czego się nie udało osiągnąć w Rio, powtórzysz w 2020 roku. Ciężko powiedzieć, jest jeszcze bardzo dużo czasu, także czas pokaże. Życzymy powodzenia w Serbii, w Belgradzie, Tobie i pozostałym dziewczynom. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję.